Witam was tutaj, cześć, 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 zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Witam w kolejnym odcinku, mówiłem, że będzie niedługo i jest mniej więcej niedługo. I tak, mam zainstalowany już tutaj cały system Unknown Linku, zrobił się trochę trudniejszy niż myślałem, mianowicie spędzimy na nim teraz jakieś 30 minut. Nie będę wam go pokazywać, bo sądzę, że możecie sobie to już znaleźć sami w internecie, jak to się mniej więcej robi. Jedyne co mam tutaj, wyłącznik. I mogę po prostu włączyć i wagonik jeździ. Jak coś znajdzie na podka napełnionego, poczekajcie, ja tam zademonstruję, tylko muszę przyciągnąć jeszcze raz w tą stronę, dobra. I tak, jedzie. Wyrzućmy parę rzeczy, które bym za chwilę zbierze. I patent polega na tym, że musi zebrać te rzeczy. Oho, czekajcie, to się jest nie tak. Czemu nie zjeżdżasz? Czekajcie, coś jest nie tak. Chciałem wam pytać, jak to nie działa i nie działa, co nie? Czekaj, tu jest slip-touch. Czemu ty nie jedziesz? Co? A! Chyba to szkło go zablokowało. Albo no nie, właściwie. Czekajcie. No pojechał sobie, co nie? No i on teraz tutaj zbierze te rzeczy, co nie, no widzimy, i się tu zatrzyma. I dopóki wszystko z niego nie wyjdzie, to będzie tutaj, a później będzie jechać dalej. I teraz moje pytanie jest ze punktów, czemu on tutaj się zatrzymał? Nie dostawałem go stosując tam szybko, ale no bez przesady, no. Czy przy tej szybce się zatrzyma? Bo widzicie, ta szybko poszła, a nie, poszła na dół. No, przy tej jednej poszło. Bo chciałem po prostu mieć jakiś podgląd, co nie? A jak nie będę mieć, no to tak trochę tak, kit. Do kitu. Masz tutaj jeszcze trochę ziemi. Zobaczymy. I w ogóle zaraz zaczniemy już tutaj zajmować się właściwą farmą, bo póki co tutaj widać, jak jest. No, wydaje mi się, że to już poszło. No właśnie. To chyba rzeczywiście te dwie szybki, które ze sobą nie współpracują. Tak, ta szybka mu się bardzo nie podoba. To tu zrobimy sobie pół płytki jakąś. Pół płytkę ze szybki, nie? Tak, bo takie są już malita. A pół płytkę, teraz musimy się znaleźć tę płytkę. A, przychodzę. Gitna się ma. Tak, tu w ogóle to się co jakiś czas przemienia, bo tutaj ten hopper klok przyszedł. O, dobra jeszcze. Coś go zatrzymało. Uwaga, coś zatrzymało. Tak, zatrzymało coś. No dobra, to może w ten sposób. Dobra, nad tym jeszcze mam dosyć dużo czasu w trakcie odcinka, mogę pomyśleć. Jedyne co to faktycznie blokujemy teraz to, żeby on tutaj nie jeździł na stop, kiedy będę teraz wracać. Won, ciach. Weźmy tego dicta, co ja tutaj mu wrzuciłem. W sensie on powinien być tutaj. O, dokładnie. Proszę bardzo. Lecimy sobie na górę. I teraz tą całą przestrzeń na górze musimy ładnie, pięknie nabyć. Trawka, później posadzić wszystko i później tylko odpalić to. W ogóle tutaj wędrowny ten tajer gdzieś był. Ogólnie jest ich bardzo dużo, tych wędrownych, bo nie wiem, oni się respią, co nie, oni się pojawiają, ale ten to ma akurat tragiczne trady. I nie znikają ich lamy. Bo zobacz, tu jest na przykład taka lama, sobie chodzi. I nie ma nic, nikogo. Mogę nawet wtedy na nie jeździć, to jest dobre w ogóle. Siema. No siema, no siema, co tam u ciebie? Dobra, lecimy z tym lamstem, bo tutaj lama nam chyba zbyt dużo nie zapoda. Ale chyba nie polubiła. Albo nie mogę się na niej, dobra, nieważne. Lecimy z tym.
lecimy. Tutaj ogólnie mi wylatują jeszcze te wełny i inne rzeczy. I nie wiem, co z tym właściwie zrobić jeszcze. Jeszcze nad tym myślę. Nie wiem, może jak to tak popodnoszę, to będzie lepiej. No ma, tak czy siak, mamy nasze już pole. I tak, jeżeli dobrze pamiętam, tak, tu jest lodowisko. Ja muszę pamiętać w sumie, gdzie tu jest lodowisko. I tu jest lodowisko, co nie? No tak, odtąd. Dotąd mamy przykład za lodowisko. No i dotąd tutaj, gdzie jest to wyjeżdżone, do miejsca X, czyli tutaj. No i tak, nasza machina, która tutaj lata, jest, co prawda, widzicie, trochę dłuższa. Ale my nie będziemy z niej korzystać, jak, to tak, jak ona tutaj wygląda. Dobra, no i teraz tak, co jest teraz ważne, to musimy przebudować tutaj moduł zasilający ją i odpalający. I z drugiej strony musimy użyć obsidianu. No ma tak, to wywalmy. I tak, zacznijmy. No, tak, najpierw slime weźmy. Zrobimy to, zobaczmy tę maszynę i posadzimy wszystko, bo to akurat szybko rośnie. Co jak chce. Proszę bardzo. To zrobione. I tak, robi się nocka oczywiście. Oczywiście, skoda wizyna zaczęła, to robi się nocka. No i tak, ta machina mniej więcej wyglądała. Tak, tak. Były piston. Był piston, a nie były piston. Był tutaj jeden tłok i drugi tłok był w przeciwnym kierunku. I nie było nocy. Poczekajcie, prześpimy się. Mam akurat, już jestem teraz wyposażony, jestem przygotowany, mam tutaj łóżko, tak? Bo tyle razy tutaj śpię i widzicie, bloki zestawiam też jak idę spać, zaraz ten blok akurat musimy stąd już czmychnąć. To i to. Ogólnie nasza forma tutaj wełny to bardzo też nieźle działa. No, lecimy na górę. Powiemy teoretycznie już dzień, nie wiem, tak czy siak. I na górze stawiamy jeden obserwator i drugi obserwator. No i tak, żeby to nam dalej nie poleciało, to musimy to postawić. I to już nam dosyć dobrze pomoże. Tak, słyszałem jakiś dźwięk, jakby ktoś tutaj był już, ale... Ale to mi się musiało wydawać. I tak, stąd to sobie leci, 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 leci dotąd. Co nie? I tu, tu. I musimy tak zrobić, żeby ta machina... Machina... This machine... wleciała tutaj do końca. Się nie wleciała, nie przeleciała całość. Bo to akurat nam nie pozwoli, na to nie pozwolimy. Ale czekaj, jeżeli ona... Tak, żeby to już zaczęło móc rosnąć. Tu, aha, i nam zabrakło obsidianu. Mam go więcej, ale już dodawać nie chce mi się wyciągać. Weźmy to sobie rozwalmy. Few moments later. Jego obsidian się zawsze stawia w dobrych miejscach. Dobra, i tu jest tak, to tu będzie... Czekaj. To tu postawimy... Ja nie mogę. Musiałeś jeszcze go tutaj postawić. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, kiedyś Endermany miały takiego buga, że mogły stawiać dowolny blok na świecie, co nie? I mogły postawić dowolny, co nie? Więc mogły postawić nawet skałę macierzystą, tym co jest na samym dole. I to był niezły bug, bo my się mogło trochę lekko zepsuć. Dobra. To tak i to tak. I proszę bardzo, nasza maszyna już praktycznie lata. O, i on sobie doleci dotąd, max, świetnie. I teraz tak, łopaty te całe, tutaj, to już za chwilę sobie się tym zajmiemy. No ma, najlepsza rzecz do odpalania jest tego, oczywiście, dobra, czyli dobrze pamiętałem. Ta część odpala to, a ta druga część odpala tam drugą stronę. Poczekajcie, to może przebuduję. To będzie mi... No ja nie mogę, no, jak żeś tu wszedł? O kurde, tu idzie. Won. No. Pęczyk. No prawie zażyty. Dobra. Weź go wyrzuć. Nie wiem, gdzie go można wrzucić, żeby tu był zbędny. Tu jest skrzynka jakaś. Tu jest jakaś skrzynka. Dobra. To tak. Mniej więcej o to tu biega, że ja muszę teraz odpalić pierwsze co, to ten obserwator. A żeby go odpalić, to muszę użyć jakiegoś, nie wiem, pistona, cokolwiek, żeby był jakaś dla niego reakcja tutaj, jak wyląduje. I najprościej jest oczywiście użyć obserwatorów, które są drogie. Czyli nie... Albo po prostu pistonów. I chyba piston będzie tu jednak mimo wszystko
Mimo wszystko naprawdę będzie prostszy. Więc tak, daj tu tak. Tak. I to. I powiedzmy sobie, tu może być zwykły, tak? Ale nie mam akurat ze sobą zwykłych. Więc proszę bardzo. I jedyne co najważniejsze do niego trzeba doprowadzić, to tak. On jest, będzie odpalany od tego na dole systemu. A ten na dole system będzie odpalany poprzez dosyć ciekawą wieżę. Tak, dobrze mówię, słyszycie, wieżę. Osoby, które mnie bardziej znają, to wiedzą o co chodzi. O, nie. Chyba to wam stąd. I tak, czekaj, tu sobie zmienię to. To akurat nie wiem, czy to będzie jakiś problem. W sumie może być jakiś problem. Nie, chyba. Nie wiem, zobaczymy. Może trzeba tu postawić kolejny. O, to nie. I sygnał, który będzie odpalać naszą maszynę. Okej. To won. To won. Tutaj nic nie padnie, więc świetnie. Będzie iść tu, tu i tu. No i tak, tam się odpali na pewno. Bo słyszałem. Ale tu chodzi o to, żeby na samej górze stawić to. I teraz tylko trzeba poczekać, aż to się skończy robić. Czyli na chwileczkę. I po drugiej stronie wystarczy zrobić system, żeby po prostu to wracało do nas. Nie wiem, aż to się zrobi. Kopery, leje i tak dalej, to nie jest za szybka zabawa. No chyba, że są wagoniki, to faktycznie wtedy zasuwają faktycznie. Ale tutaj no to... Choć już zrobiła już trochę. Fajnie. To bardzo dobrze. Dobra. Szryb. A, i właśnie tak jak myślałem, się coś pochrzaniło. W sensie on był cały czas odpalony, więc nie możemy tego zmontować. No, czy to wróciło do poprzedniego stanu? Świetnie. Bo nie chciałbym tego odbudowywać. Dlaczego to jest bardzo akurat łatwa maszyna tak latająca? Sam się dziwię, że mi się udało robić maszyny latające, bo teraz maszyny latające i ja i w ogóle wszystkie tego typu to są nowe zabawki, to nie moja działka. Ja z góry mówię, to nie moja działka. Ale działa, więc polecam. Dobra. To sobie zrobimy w ten sposób, więc będzie tak samo. Będzie taka sama tutaj wieża. Mam nadzieję. Nie. To daj tu. No to poszło już sobie, tak? No to już sobie tam pójdzie. Zaraz tego się odpłoniemy w tamtąd. I tak, ale to później nie podoba w sumie. Więc tak może być to w ten sposób. Taka tej skafoldy z Wilta będzie szedł sobie do tego. Okej, i tu możemy też to pchnąć. I teraz tak, tutaj z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, musimy odpalić ten to magiczne coś. Czyli musi być tłok tu. Na pewno i tak. I ten tłok będzie zauważony. Jeżeli, czekaj, dobrze pamiętam, to jest w ten sposób, tak, to jest w ten sposób. Jeżeli ta maszyna, jeżeli latająca maszyna tutaj po prostu przyleci. Czyli dajmy sobie jeszcze z jeden. I tak, teraz tutaj bardzo ważna rzecz, tu musicie ustawić to na maksa. Bo w przeciwnym razie dzieją się rzeczy niezaprzyjemne. No i my na razie aktualnie tutaj nie mamy zbytnio jak tego odpalić tak szybko. Więc po prostu damy sobie... Nie tu. Nie, źle. Tu. Nie. I powiedzmy, że to dalej się nam tutaj. Teraz wystarczy, że to przyleci na drugą stronę. A, dopiero zaczęło. No dobra, to przyspieszmy, żeby przeszli wywalmy na ziemię. To. I powinno od razu do nas wrócić. No. I mamy właściwie całą zabawę już zrobioną. Jedyne co tak co aktualnie musimy zrobić. Bo po pierwsze, wywalić stąd to. Się bardzo łatwo to zwalają tym
jak zwał, tak zwał. Gdzie jest mój wolny bok? Jest w drodze. I tak, wiele pamiętam, pod nami jest telewizor. To tak pamiętam. I z drugiej strony z kolei będzie trochę to cofnięte, tak? Trzeba pamiętać, żeby nic nie było też na drodze. I ty idziesz z kolei, tu będzie trochę to krótsze. No dobra. Właściwie zabawa skończona. Właściwie to zrobiliśmy wszystko. Teraz jedyne to faktycznie trzeba jeszcze zrobić. To tak, też tak widzieć, żebym mniej więcej widział, gdzie, co i jak będziesz tutaj odgrywać. Po drugie, znaleźć obsybian, żeby to na oto stałe. To będzie chyba jedną z najtrudniejszych tej części. Nie odgrywam. Bo jednak, znaczy, mało to dużo obsybianu. Jakiś czas po prostu się będzie odpalać. Dobra. I tak, wagonik właśnie, bo sens był taki jeszcze, że ten wagonik, zamiast wagonik taki ręcznie, wagonik miał być odpalony poprzez to, jak kiedyś to się ruszy. O, właśnie, ruszyło się. O, oż ty, coś nie wróciło. Aha, blok. Aha, to jest cała saga bloków, dobra. Trzeba to zwalić. Dlatego to się zawiesiło. Teraz już się nie odpalić, nie? Tak mi się wydaje. Trzeba przerwać to błędne koło. Powiedzmy, że teraz jako to wcisnę to odpalić. Coś się zepsuło. No teraz to naprawię i wrócę na tej zechnie poprzednio. Już trochę to obserwuję, tak, że się zrobiła przy okazji związana. Więc nie chce mi się tutaj łazić po nocy, ale... Chodźmy spać. Widzimy się za chwilę. Wracamy na górę i tak, przebieramy ze sobą. Już mam prawie... Prawie, no to jest dużo zrobionego, tak oczywiście. Nie jest wszystko. Ale mamy bambus, który trzeba było posadzić. Widzicie mniej więcej jak to wygląda. Proszę bardzo. To będzie iść jeszcze do góry. To będzie jeszcze iść sobie do góry. Jak widzicie, maszyna ma szalony lata. Działa. Wagonik też tam stopy jeździ, z tego co słyszałem. Wiecie? Jeździ, bo jest szkolony. Gdybyśmy go inaczej widzieli. No i teraz wystarczy tak. Jedyne, czego trzeba unikać, to żeby tutaj przybywać. Sam oczywiście ćwiczy zainstalowałem. Nie wolno tego przybywać w trakcie tego, jak tutaj wiecie, maszyna działa. Bo możemy cię tego właśnie nie przeżyć, albo jakieś flaki z kręcem, czy cokolwiek innego. I tego po prostu nie chcę. No i tak, bambus nasz człowiek był również rosnąć. To jest znakomitą jaką była zalatą, że rośnie non-stop. W sensie od razu. Nie. I tak, żadnych bloków, bo jak myśmy wstawili te bloki, wydaje się, że maszyna nasza mogłaby dobrze działać. Troszeczkę. Tak, to sobie już trochę. To będzie bardzo dużo bambusów produkować, bo nie było, tak? Ale... No, my potrzebujemy tego paliwo. My to jakieś tam jeszcze inne rzeczy, nie wiem, zobaczymy. Wyjdzie w praktyce. Proszę. Bambus. Tutaj to się już to ściągnę, prawda? Więc trzeba czego się boję, bo może to są wtedy. Ale ostatnimi latami to... Często się pojawiają. No, teraz to wszystko naprawdę się ciemno. To znaczy, że pan na dół do łóżka. W ogóle to łóżko jest wspaniałej lokalizacji. No a nasze owieczki to nawet nie muszę mówić, że nie działają. Działają. Dobra, no nie tak. Będę sobie tu pochodnie. Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. O, i proszę bardzo, możemy patrzeć. Już nasz bambus tutaj całkiem nieźle rośnie. Teraz tylko trzeba chwilę poczekać, aż się odpali nasz mechanizm do cięcia. No to akurat tam co 5 minut mi tutaj chodzi, już pewnie dokładnie. O, idzie. No i tak, proszę bardzo. To zostało pościnane i... Część powinni naszych wagonów pozbierać. Zobaczymy. Tam są.
jeszcze, o, pozmytały wszystkie, co oznacza, że nasz wagonik stoi, właśnie dokładnie stoi, musimy czasem wyjeżdżać. Ja nie zobaczył ile w nim jest, ale jestem ciekawy, czy on sam wyjedzie. Pojechał na świecie i zobaczmy nasz pierwszy zbiór. Naszego longusu. Proszę bardzo, 31 magutów. Ale go zobaczyliśmy. No, to będzie nasza tutaj właśnie fabryka. Z czego to widzę, to chyba nawet nie trzeba będzie jej robić wyższej. Chociaż później ten mamut będzie o wiele szybciej dostać takie, tylko są na razie sadzonki jeszcze w większości miejscach. A później to po prostu to trochę bardziej przyspieszy. Nie wiem, czy mam taką nadzieję. No, więc go już kończymy. Nie mam pomysłu, że jeszcze na kolejny odcinek tego już kończymy. Ale miejmy nadzieję, że... No ma, nie to, że nie mam pomysłów. Mam jeden pomysł. I nad nim będziemy się dosyć mocno zastanawiać. A tak czy siak, na dzisiejszy odcinek sądzę, że to jest tyle. Mamy już taką tutaj pseudo farmę. Sądzę, że powinno nam przynajmniej na aktualny moment pomóc i powinno nam wystarczyć. Jeśli odcinek Wam się podobało, zostawcie górę, jeżeli jesteście tutaj nowym odcinkiem, subskrybuj ten dziwny znaczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Zjedzmy sobie jabłuszko i dobranoc. Zobaczymy się już wkrótce. Cześć!